Karotka Blanka. Uwaga, powtarzam, uwaga! Niemiecki naukowiec znokautowany wielką patelnią. Skradziono ważny dokument. Odbiór! Karotka Blanka gości dziś rewie dziewczęta pani Roosevelt. Amerykańska kawusia z mlekiem. Czym jest sprawa? Zimna kawa! Ma być zimna? Nie powinna! Gdy padasz w dół, odpukaj w stół, puk, puk, jak ja. I o co chodzi? To nam szkodzi! Komu szkodzi? Panie Bugs, panie Bugs! Co jest, doktorku? Proszę mi pomóc ukryć gdzieś ten palcowasny dokument. Czy to jest dokument ukradziony niemieckiemu naukowcowi? Czy tak? Pewności nie ma się nigdy. Pomożę pan facetowi, który z tym dokumentem będzie sobie żył fajnie w Ameryce. Nie warto. Przyjdzie tu wieczorem z żonką. Z żoną? Daj ten papier. Chyba widzę tam dwa koty. Tak, to były dwa koty. Och. Cudna szwedzka królewno, to miłość od pierwszego wejrzenia. Łapź to przy sobie, śmierdzący skunksie! Jaka skromna! Stolik dla dwojga. Jestem generał Pandemonium, najokrutniejszy i najsławniejszy żołnierz niezwyciężonej armii. Twoja mama wie, że jesteś w knajpie? Doszło do mnie, że masz pewien ważny dokument, ty odziany w biały tropik robalu. Ciekawe, jak doszło? Na dwóch chudych, szponiastych łapkach. Chyba mi trochę ufasz. Masz mi oddać ten dokument i to zaraz! Który? Ten dokument? Proszę, weź go sobie! Proszę, jest twój! Bierz! O, garçon! Kelner! Cokolwiek! Niech nam poda cokolwiek! A zaraz wrócę, skarbie! Tylko postaram się o coś do picia! To było tak dawno, Sam. Zagraj to dla mnie. Ja rozumiem, mam pustkę w głowie i to pustkę bardzo bolesną. Moją ulubioną piosenkę. Mówiłem ci, żebyś nie grał tej piosenki. Co? Myślisz, że ja chciałem ją zagrać? To ona mi kazała! Ona, ona, ona! To ona, nie ja. Kitty! Moja Kitty! Ach! Gdzie moja miłość? Odpłynęła wsiną dal! Drogi Bugsy, nie mogę z tobą wyjechać. Zbytnio się od siebie różnimy, ale zawsze będziemy pamiętać o Pongo Pongo, Helsinkach, Palm Beach i Timbuku. Jak mam to pojąć? Ze wszystkich miast, ze wszystkich krajów na całym świecie. Ona wybrała właśnie to. Wiem, co czujesz. Miałem dziewczynę. Rzuciła mnie dla takiego, który miał basen. Zejdź mi z drogi, siostro! Bugs, pomóż mi! Aresztowali Sylwestra! Generał Pandemonium myśli, że to on ma skradziony dokument! Nie będę nadstawiał karku dla nikogo!
Naiwniak. Mówić prawdę i to zaraz! Już ci mówiłem 100 razy, nie mam tego dokumentu. I myślisz, że ja w to uwierzę? O, jak pięknie, przypieka go narożnie. Spływaj, króliku, przesłuchuję podejrzanego. Zabrałeś się do tego niefachowo. Nienawidziłeś Johniego, bo odbił ci dziewczynę. Lepiej się przyznaj, pan demonium, i tak wszystko wiemy. Zaraz wytłumaczę. To on, mamusiu, to ten pan przebił mój balonik. To on, poznaje, ty brutalu! Co masz na swoją obronę, pan demonium? Jestem winny, jestem winny! Pan Slaslo ma zaraz samolot. Bon voyage! Mam coś, co jak myślę, może ci się bardzo przydać. Więc ty go masz! Tajny dokument! Będę bogaty! Uwaga, pasażerowie lotu numer 420 do Toronto, Nowego Jorku i Cucamonga na pokład! Max, nie mam siły znów cię opuścić. Jeśli zostaniesz, będziesz tego żałować, Kitty. Na tym zwariowanym świecie życie trojga ludzi nie jest więcej warte niż... Garstka zboża! Wiemy to, wiemy! Wsiadamy! Pożegnaj się! Żegnaj! Herbata? Kawa? Czy ja? Gdzie jesteś, Kitty? Kit? O, Kit! To już koniec!